Witam Państwa, odbiorców programu Miejskiej Telewizji Kablowej. Zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta z okręgu numer 5, to jest z osiedla Niepodległości, bloków przy ulicy Halera 1, 3, 13, 13A, 15, 15A, 17 oraz 7. Proszę Państwa, kandyduję z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Wałbrzyźna. W poprzedniej kadencji również z tegoż ugrupowania brałem udział w wyborach. Nie zawiodłem, przypuszczam, Państwa, zresztą Państwo sami to ocenią. Nasze miasto zmieniło się zdecydowanie w ostatniej kadencji. Nie tylko miasto, ale również i nasze osiedle. Wiele inwestycji, które zostały rozpoczęte, zostały zrealizowane. Niektóre są w trakcie kontynuacji. Dlatego też, proszę Państwa, uważam, że jest to program realny i skuteczny, doprowadzający do lepszego jutra dla naszego miasta. Proszę Państwa, jestem wieloletnim mieszkańcem Wałbrzyźna. Mieszkam na ulicy Halera od 1990 roku, to jest od oddania pierwszego bloku. Proszę Państwa, również bardzo istotną sprawą jest to, że przepracowałem w naszym mieście ponad 30 lat. Zaczynałem pracę w 1969 roku jako robotnik pomorskiej odlewni i emalierni. Następnie moje losy, kariera zawodowa związały się z oświatą, gdzie pracowałem od nauczyciela zawodu do dyrektora szkoły. Obecnie jestem na emeryturze. Mam wykształcenie wyższe, ukończyłem Politechnikę Warszawską oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz przedsiębiorczość na UMK w Toruniu. Zajmuję się również pracą społeczną. Jestem wiceprezesem rodzinnych ogrodów działkowych. Również pełnię obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Wałbrzyskiego. Proszę Państwa, jeżeli 21 zaufacie mi, to na pewno spełnię Wasze oczekiwania. Dziękuję za uwagę.